Dziś opowiem wam historię, jak rozjebałem nos mojej nauczycielce od biologii. Miałem 13 lat, kiedy poznałem tleniony czujnik smrodu. Tak nazywał ją mój kumpel Paweł z Gimbazy. Około 60-letnia nauczycielka u nas w szkole. Gruba, podłużna, wyglądała trochę jak pralka. Na orlim nosie nosiła okulary jak John Lennon. Jej pseudonim wziął się z jej nawyku do narzekania na zapach. Tym gorzej dla nas, że mieliśmy z nią lekcje po wf -ie. Polska szkoła, na prysznicę kurwa nie ma hajsu. Zaczyna się biologia. Spoceni wchodzimy do sali. Jezusie, Maryjko, jak tu śmierdzi! Umylibyście się w końcu śmierdziele zamiast mi klasę smrodzić! Wychodzi z klasy. Ani Józio, proszę ich to spryskać, bo znowu śmierdzał! Wwoźna biedna kobieta pod dyktaturą czujnika. Wchodziła i musiała psikać jakimś odświeżaczem, dopóki czujnik nie wszedł i nie powiedział, że. No dobra, pani Józio już nie czuję tych gówniarzy. A co się raz działo, jak przechodziła obok toalety? Raz Paweł się wysrał i akurat jak wyszedł z kibla, to przechodził czujnik. Jak się nie zatoczyła, wytrzeszczyła oczy. No kurwa, to już przesada, żeby na korytarzu tak jebało. Chryste, panie, kto to zrobił? Paweł spierdala ile sił w nogach. Czujnik drżery, że ma wracać i odświeżyć powietrze. Paweł spierdala niczym Juri przed Czeczenami. Wściekła pobiegła do dyrektora. Akurat byłem obok, wiebała się do gabinetu bez płukania, Półtora metra wzrostu i tyle samo fresz wbija się przy. Przez drzwi, jak oddział słod. Ja to już się idzie pożygać, kurwa. Dyro przełknął ślinę, bo czujnik to jego ciotka. Załatwiła mu robotę w sumie. Henryko, uspokój się, bez nerwów, co się stało? Pierunie cały korytarz śmierdzi, jakby się kto zasrał. Okej, okay, sprawdźmy. Dyro wziął czujnik na korytarz, niech prowadzi mnie bierze ze sobą. Czujnik jak idzie zdenerwowany, to faluje niczym zburzone morze. Akurat wtedy to był totalny sztorm Podchodzimy pod toaletę Tu po prostu jebie, kurde no Jasiu Dyro wącha, ja wącham Kurde, w sumie niby trochę jebie Dyro nic nie czuje Henryko, ale tutaj normalnie pachnie Jak się czuj, nikt nie wkurwił Łomię, bo ty wejchu nie masz za grosz Podchodzi do mnie, patrzy mi w oczy A ty czujesz, że jebie? Pomyślałem sobie wtedy No chuj, w sumie trochę jebie Chwyciłem się za nos Jebie jak szambo, panie profesor. Zadowolony czujnik prychnął. Widzisz, Jasiu, ten to ma nie to co ty, imbecylo! Dyro przeszył mnie spojrzeniem, które by mnie zmiotło nawet z ośmiuset metrów, ale chuj, zaplusowane u czujnika, od wtedy jak wchodzę do klasy to krzyczę, ale jebie, umylibyście się panowi! Masz rację, króca! Śmierdzi jak w piekle! W sumie zakolegowałem się z Czujnikiem. Moi koledzy zazdro, bo mam najlepsze ocenki w klasie. Próbują się przypodobać Czujnikowi, narzekając na smród, kiedy przechodzi, ale robią to akurat wtedy, gdy ładnie pachnie, więc nie siada. Zostałem mini-czujnikiem. W wieku 14 lat miałem ułożoną pozycję w szkole. Zanim klasa wchodziła na biologię, to Czujnik kazał mi wchodzić do klasy i mówić, czy jebie. Wchodziłem teatralnie. Pociągałem nosem: Jebie, pani profesor! Nic nie było czuć w ogóle. Pani profesor wołała wtedy woźną, i rozpoczynała się akcja spryskiwania. Czujnik kupiła sobie nawet kurwa flips na nos i oddychała jak astmatyk przez usta. Nie do wytrzymania w tej szkole, kurde, parzygać się idzie na! No! Tak mijały lata, no może nie, no kilka miesięcy. Wyrobiłem sobie pozycję, brałem od klas włapę, żeby wbijać przed czujnikiem i krzyczeć, że jebie. Wtedy nie było lekcji, bo woźna spryskiwała sale pół godziny, aż pewnego dnia czujnik nie przyszedł do szkoły. Przychodzi dyro na informatykę i mówi, że pani Henryka leży w szpitalu. Dostała wryś za zwyzywanie wyzywanie dresów, że jebią. Poszliśmy ją z Pawłem odwiedzić. Wchodzimy na jej oddział, z oddali słychać krzyk: Panie doktorze, jebie! My z Pawełem Brechcik, wchodzę do sali, pachnie jak w szpitalu, normalnie. Zapłakany czujnik, cały w gipsie, leży na łóżku szpitalnym, rzuca przez łzy kurwami i chujami. Gdyby się mogła ruszać, to zamieniłaby się w halka. Jebie! Woła mnie pielęgniarka, bo ordynator chce pogadać. Podchodzę do lekarza i uprzedzając jego pytania, sam pytam, Panie doktorze, ile ona tak... On mówi, że odkąd jej nos wyprostowali, bo jak miała złamany, to nie narzekała. Czyli odkąd przyszła na oddział, pacjenci jej nienawidzą. Zobacz jak. Czy to noc, czy dzień, czujnik się odpala, że jebie. Kiedy wróciłem na salę i mnie zauważyła, od razu odpala się i krzyczy do nas... tajcie chłopcy, Jezus nieba mi spadliście, dzwońcie, bo panią już jest salę trzeba spryskać. Ja mówię, że nie trzeba, ja spryskam. Podszedłem do ordynatora, razem z ekipą obmyślali plan, jak by ją uspokoić, bo w izolatce wszystkie miejsca zajęte. To ja wciąłem się w dyskusję i mówię... A wyśmy jej... Zajebmy w nohala. Lekarze oburzeni, a jak tak można? No, z krzywą przegrodą podobno nie czuję, Więc skrzywmy jej i nie naprawiajmy. Ma tak duży nos, że w sumie będzie w chuj widać, ale jebać. Lekarz poszedł pogadać z czujnikiem. Odpala się, gdzie ja jestem. Spokojnie, pani uczeń dzwoni po oczyszczenie powietrza. A tymczasem mamy dla pani zastrzyk. Dał jej jakieś usypiające gówno, poszła spać. Lekarz podchodzi, ustawili ją, żeby mi się dobrze biło... Proszę celować w nohala. Jeb w nohala. Przekrzywiło go jak flaga na wietrze. O chuj. Co ja zrobiłem? Czujnik z nosem na lewo. Czekamy kilka godzin. W końcu budzi się. O! Już nie jebie! Nagle zaczęła się zachowywać bardzo miło. Tylko ten krzywy nohal wyglądał jak zakręt na autostradzie. W sumie zaczęła być bardzo spoko. Wróciła po miesiącu do szkoły. Jak wbiegałem do klasy i mówiłem, że jebie, to kazała mi się uspokajać. W sumie smuteczek. Wszyscy mi dziękowali, że ogarnąłem czujnik. Od wtedy wołali na nią Pani Nosal. Skończyłem gimbę kilka lat temu. Ostatnio widziałem Nosala w TV. Rekord Guinnessa za najbardziej krzywy nos w historii świata. I nawet dla Fejmu zmieniła nazwisko. Nazywa się Henryka Krzywonos.